Zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszymi gośćmi w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia są Państwo mecenasi. Pani mecenas Agnieszka Zdanowska, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry i wieczór. I pan państwu. Mecenas Lech Obara, witam, szczęść Boże, pani mecenasie. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, jak Państwo oceniają propozycje prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące reformy sądownictwa? W poniedziałek pan prezydent przedstawił dwa duże projekty zmian w Sądzie Najwyższym i w KRS-ie. Który z tej puli pomysłów Państwu się najbardziej podoba? Pani mecenas. No, niewątpliwie zmiany zaproponowane przez pana prezydenta należy ocenić jako zmiany wpisujące się w dobrą zmianę prawa i to taką zmianę, która owo prawo przybliża do obywatela i staje po stronie obywatela, po stronie tej słabszej jednostki, która często jest pozbawiona oczywiście tej całej wiedzy prawniczej, które mają podmioty specjalistyczne, w tym sądy, i niewątpliwie rozszerza prawa obywatela, chociażby w postaci tej skargi nazywanej przez środowiska opozycyjne taką czwartą instancją, która w istocie czwartą instancją nie jest, bo postępowanie dwuinstancyjne jest dalej zachowane, a jedynie wprowadza się pewien, no można to chyba nazwać nadzwyczajny, obok kasacji, która jest pozostawiona, która istnieje, środek zaskarżenia. No i drugi temat to oczywiście kwestia ławników, którzy niewątpliwie to jest dyskusja niegasnąca i dyskusja jakby od początku budząca gorące emocje, ale niewątpliwie ten czynnik społeczny, udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest pozbawiony. I dla każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, zarówno w zakresie tego pierwszego rozwiązania, jak i tego rozwiązania dotyczącego ławników, należałoby przypomnieć sprawy, gdzie w sposób ewidentny są wydawane orzeczenia z pogwałceniem już nie tylko zasad prawa, ale zasad pewnych sprawiedliwości i normalności, tak bym to Pani nazwała. Panie mecenasie, pan też by docenił ten zapis prezydenta dotyczący skargi nadzwyczajnej? Powiem tak, myśmy czekali na to, może nawet nie my, prawnicy, ale czekali ludzie. Ja pamiętam od wielu lat, gdy zgłaszały się do mnie osoby ze sprawami, które widziałem beznadziejne, bo albo skarga została odrzucona, albo w ogóle nie przysługiwało prawo do skargi kasacyjnej, do kasacji. Chciałem im jeszcze zostawić odrobinę nadziei. No nie mogli wyjść bez nadziei, jakoś źródełko. To mówiłem, przepraszam. W programie PiS-u w 2014 roku wpisano na stronie 69, wpisano instytucję, właśnie tę instytucję, którą dzisiaj nazywamy skargą nadzwyczajną. A więc poczekajmy, dojdzie PiS do władzy, będzie musiał zrealizować program. Jeśli zrealizuje program, to znaczy dokona weryfikacji tych wszystkich niesprawiedliwych wyroków. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, wyrok może być nawet doskonały prawnie. Z punktu widzenia formalnego jest dobry, natomiast może być niesprawiedliwy, ponieważ nie uwzględnił sędzia w tej wykładni, którą przyjął, a są przeważnie różne drogi rozstrzygnięcia, dwie strony mają swoje, przedkładają propozycje rozstrzygnięcia, nie uwzględnił tej zasady słuszności, którą nazywamy zasadą współżycia społecznego. A więc te czynniki, które decydują, że wychodzi, że tak powiem, obywatel z sądu z poczuciem, że oto uzyskał sprawiedliwy wyrok. I teraz, jeżeli mamy tę skargę, to możemy powiedzieć, nagle pojawiła się już realna nadzieja, szansa na sprawiedliwe wyroki. I nie tylko teraz, bo pamiętajmy, że mamy możliwość zbadania sprzed 5 lat, a także od 97 roku. 3 lata. Gdy zostanie uchwalona ustawa, będzie 3 lata na to, by można było wszystkie te sprawy, które zostały zdaniem obywateli załatwione wyrokami niesprawiedliwymi, poddać ocenie. No ale szanowni Państwo, wielu prawników pod tej propozycji prezydenta mówiło, że tak, po pierwsze, wydłuży się tak naprawdę proces rozstrzygania przed sądami, bo jest kolejna, dochodzi jakby instancja, i to spowoduje, że te wyroki de facto będą nie wiadomo kiedy zapadały. Odpowiem od razu. Oczywiście wszystkie są różne argumenty. Ja bacznie obserwuję argumenty. One, te argumenty pojawiają się według mniej więcej tego rowu wykopanego, czyli zwolennicy
opozycji wyszukuje argumenty, które mają w jakiś sposób uczynić tą propozycję nieracjonalną, świat się zawali, sądy nie będą funkcjonować, tego typu. Powiem, oczywiście, coś jest ważniejsze, czy żebyśmy funkcjonowali w obrocie prawa, wyroki sprawiedliwe, tak jak konstytucja. Mówimy o państwie prawa, które realizuje zasady sprawiedliwości społecznej, czy też wyroki, które nagle nie mogły być zaskarżone, niesprawiedliwe wyroki, ponieważ sędzia mówił, no zaraz, przecież to jest kwota sporu tylko do 50 tysięcy, 49 tysięcy, a tylko 50 tysięcy mogło być nadzwyczajnym środkiem. W sprawach pracy 10 tysięcy, a więc tutaj wyeliminowano. Dalej, czy przedsądy, które funkcjonowały w kasacji, które były co piąty, a nawet są statystyki, które mówią, że 110, było, kasacja nie zostawała przyjęta. Mało tego. Były okresy, kiedy obywatel wnoszący kasację, prośbę o kasację, o rozpatrzenie, nie dostawał jakiegokolwiek uzasadnienia. Po prostu dostawał tylko pismo, że tylko, odrzucono. Mało tego, robił to sędzia Sądu Najwyższego jednoosobowo, na niejawnym. W swoim pokoju miał akta i dochodził wniosku. Ja sam doznałem tego w sprawie, gdy wniosłem od wyroków dotyczących tak zwanych polskich obozów. Te procesy, które niemieckim mediom wytaczałem, które generalnie skończyły się sukcesem, bo były przeprosiny. Teraz walczymy w Niemczech o przeprosiny jeszcze na terenie Niemiec, w telewizji niemieckiej. Natomiast sądy uciekały od tematu, a co z zakazem w przyszłości używania, albo a co z pieniędzmi, które na rzecz osoby poszkodowanej, dotkniętej, byłego więźnia należało się, uciekali. Zwracają się o kasację. Ja, prawnik, do Sądu Najwyższego, który stwierdził, my jesteśmy sądem prawa, tylko prawa. I dostawałem odpowiedź pokrętną, który uciekał tenże sąd, bo nie uznawał, że to jest ważna sprawa. I teraz będziemy mieli skargę, które te sprawy. A ile się lat czeka na rozpatrzenie skargi przez Strasburg? Przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ile? 4, 5, 6, 10? Ja nie wiem, panie mecenasie. Tak się długo czeka. W związku z tym powiedzmy sobie... przyjemności. No, ale... Mam nadzieję, że nie będę miała. I szanse są niewielkie, od razu powiem. Ale się czeka. W związku z tym, jeżeli to przedłuży okres, ale osiągniemy sprawiedliwy wyrok, w związku z tym osiągniemy cel. Będziemy zbliżać się do ideału państwa prawa. To szanowni państwo, kto będzie mógł zwrócić się w tej formie skargi nadzwyczajnej do sądu najwyższego o wzruszenie wyroku? Kto? Pani mecenas. No przede wszystkim podmioty wskazane w ustawie, czyli tutaj jest mowa o prokuratorze generalnym, o rzeczniku praw obywatelskich, w sprawach objętych kompetencją również rzecznik praw dziecka, czy organy nadzoru finansowego. Ale ja tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki aspekt w nawiązaniu do tego, co mówi pan mecenas, że i do pytania pana redaktora, zwrócić uwagę na to, że największą tak naprawdę bolączką tego wymiaru sprawiedliwości nie jest to, na co próbuje się przekierować uwagę, czyli właśnie przewlekłość postępowania, bo wydaje mi się, w mojej ocenie, że gdyby zapytać chociażby zrujnowanych przez polski wymiar sprawiedliwości przedsiębiorców, o których ostatnio jest głośno, którzy w kontekście tej dyskusji zostali przez panią premier przecież zaproszeni do dyskusji, do formułowania swoich wniosków i swoich spostrzeżeń, to nie byłabym do końca pewna, czy oni na pierwszym miejscu przed tą przewlekłością postępowania nie wskażą takiego rażącego, porażającego wręcz braku odpowiedzialności sędziów i przekonaniu sędziów o bezkarności. Bo może, gdyby wprowadzić takie rozwiązanie, że każdy sędzia wydając jakiś wyrok odpowiadałby później chociażby finansowo za zrujnowanie, milionowe zrujnowanie przedsiębiorstwa w wyniku błędnego wyroku, który później gdzieś na końcu jest uchylany, to być może zmieniłoby to mentalność wymiaru sprawiedliwości. Izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym jest wpisane do tych projektów pana prezydenta. Pomoże to? Tak, mało tego. Jest izba dyscyplinarna, w której będą rozstrzygane sprawy i sędziów, ale będą sprawy również sprawy innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Adwokatów, radców prawnych. Komorników. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby wyrwać tutaj te sprawy, które zbyt często kończą się jakby niczym dla skarżącego, a jeszcze przy okazji gubi termin na
wierząc w to, że znajdzie sprawiedliwość w sądzie korporacyjnym, gubi termin na wniesienie odszkodowania, bo 3 lata termin, a więc poddać to jednak ocenie, po pierwsze, organu, który by uczynił to w sposób bezprawny, bo tam nieprzypadkowo znajdą się także ławnicy. I od razu wyjaśniam. Ławnicy nam się kojarzą z takimi osobami, dziadkami, które siedzą za stołem i śpią. To nie muszą być. Nikt nam tego nie powiedział. Oglądaliśmy firmy amerykańskie, ławy przysięgłych. Patrzymy, jak to jest w świecie. Oczywiście, tylko musimy na poważnie potraktować tę instytucję. A dlaczegoż w Sądzie Najwyższym, w tej Izbie i w tej Izbie, która będzie rozpatrywać w składzie ławniczym, zresztą 2 sędziów zawodowych i 1 ławnik, ma nie, ławnikiem nie być profesor uniwersytetu, który będzie znany jako społecznik, działacz społeczny z wykształceniem prawniczym, a nawet adwokat, radca prawny, specjalista w danej dziedzinie. Przecież to nie musi być emeryt, nie obrażając emerytów, który nie ma wiedzy o prawie. Także traktujmy. Nam, jeżeli nam czegoś brakuje, to tego, żeśmy w 2007 roku wyeliminowali. W sprawach karnych jest ławnicy, pojawiają się tylko w sprawach najcięższych 0,8%. W ogóle ławników wróciło tylko 10% tego, co było. Czyli jeżeli chcemy sprawiedliwość, żeby wracała, to nie tylko poprzez przepisy, instytucje, tylko przez ludzi, którzy będą wspólnie z sędzią. Ja to już mówiłem kiedyś w telewizji, trwam już od wielu miesięcy, mówię, to jest droga do sprawiedliwości, żeby jednak czynnik społeczny, żeby została zrealizowana zasada konstytucyjnego udziału obywatela. To także nie tylko poprzez wybór sędziego, ale przez udział w ferowaniu wyroków. To, szanowni państwo, pochwaliliśmy niektóre przepisy w propozycjach prezydenta, to teraz zastanówmy się, czy to rozwiązanie, które zaproponował prezydent, mówiący o tym, że większością 3/5 głosów będzie wybierany, jeszcze, przepraszam, zanim przejdziemy do KRS-u, jeszcze sądy, Sąd Najwyższy, czy powinna być wprowadzona zasada, że osoby, które ukończyły 65 rok życia, odchodzą z Sądu Najwyższego. Wygasa ich kadencja, mandat. To znaczy, może tytułem takiego doprecyzowania, to jakby jest oczywiście zasada generalna, która została wprowadzona, natomiast nie jest to oblig, bo taki sędzia, tak jak nas ustawa tutaj informuje, może zwrócić się każdorazowo do prezydenta o przedłużenie tego czasu wykonywania zawodu, co wydaje się być dosyć racjonalne, bo jest to pewne uprawnienie, nie zaś obowiązek, co chyba też wpisuje się w tą szerszą dyskusję odnośnie wieku emerytalnego. I wydaje się, że te rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Powiedzmy szczerze, w ten sposób, w sposób taki, że tak powiem, najbardziej humanitarny, zostanie rozwiązany problem taki, iż w składzie Sądu Najwyższego są osoby, które orzekały w stanie wojennym. Bo jest tam mój znajomy, zresztą przyjaciel, który sędzia, ostatni z sędziów tych wyrzuconych w stanie wojennym, z zawodu, który wrócił, sędzia Malarski, a jest tam sędzia wojskowy, który orzekał w sprawach, który akurat nie miał wpływ na to, wydaje się, że sprawa, którąśmy chcieli odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej w stanie wojennym, gdy odmówiła służbę w tych garnizonach tak zwanych w Czerwonym Boże, nie uzyskała tego odszkodowania. Sędzia Marian Boliński. A więc te 65 lat rozwiąże ten problem, a prezydent na wniosek danego sędziego uzna, że może dalej służyć ojczyźnie jako sędzia lub nie. To jeszcze o tym KRS-ie, szanowni państwo, bo to też ustawa, która wywołuje emocje, no i wywoływała. I ten zapis, że do Krajowej Rady Sądowniczej będą wybierani członkowie przez posłów i większością 3/5 głosów. Prezydent w jednym z wywiadów mówił, że nie zgodzi się na to, aby głosami jednej partii, tylko jednej partii, byli wybierani członkowie KRS-u. No, ocena tego rozwiązania wymaga oceny wybitnie oderwanej od prawa, od oceny prawnej, tylko oceny politycznej. W moim bardzo osobistym przekonaniu ja nie bardzo widzę powód, dla którego
członkowie tej tak zwanej opozycji mieliby o tym decydować, bo jak wiemy, mieli swoje 8 lat na budowanie czegokolwiek i zbudowane nic nie zostało, a zrujnowane. Więc ja zasadności, doceniając dobrą wolę, wolę pana prezydenta, którego darzę ogromnym szacunkiem, natomiast ja tego, jest to swego rodzaju, no być może jest to kierowanie się takim chrześcijańskim miłosierdziem, tak troszeczkę żartuję w tej chwili, natomiast nie rozumiem, znaczy trudno mi zrozumieć powód, dla którego tamta część, która już miała, tak jak mówię, swoje 8 lat na sprawowanie władzy, miałaby dostawać szansę na decydowanie o czymkolwiek. Że ta propozycja prezydenta jest niekonstytucyjna, tak samo jak i poprzednia. Ja myślę, że ja natomiast dostrzegam również i zalety tego rozwiązania. Oto będzie można wsiąść do stołu, oto będzie można po prostu w jakiś sposób ścierać się poglądy, a tak jest w systemie na przykład niemieckim, jeśli chodzi o wybór sędziów różnego rodzaju tych najwyższych organów sądowniczych, we Włoszech. Także są też zalety, że ten chociażby dla tej sprawy będzie rów zakopany. A jeżeli nie dojdą do porozumienia, no to jest rozwiązanie, prezydent zaproponował rozwiązanie, które ma... Szanowni Państwo, jeszcze jeden temat naszej rozmowy, mianowicie obrona konieczna. Też jest propozycja rządowa, aby tę obronę konieczną jakby rozszerzyć, żeby osoby, które bronią się, kiedy ktoś napadnie ich w domu, czy wejdzie nieproszony na teren, no, nie ponosiły kary. Pani mecenas, dobre to jest rozwiązanie w ogóle? Bardzo dobre rozwiązanie. Rozwiązanie, w którym państwo polskie staje po stronie pokrzywdzonego, po stronie napadniętego, nie zaś po stronie napastnika. Rozwiązanie, w którym nie rezygnując z tych rozwiązań, które dotychczas były w artykule 25 kodeksu karnego, wprowadza właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, nowe rozwiązanie, w którym obywatel, napadnięty człowiek we własnym domu, na własnej posesji, bądź gdzieś tam na przyległościach ogrodzonych tej posesji, ma prawo do obrony i nie są odwracane role napastnik, ofiara, gdzie to często ofiara musiała udowadniać, że o współmierność ataku, że jej strach, wzburzenie były uzasadnione, już nie wchodząc jakby w te szczegółowe rozwiązania prawno-karne, ale rozwiązanie należy w mojej ocenie, myślę, że w takiej ocenie społecznej, ocenić jako takie czyniące zadość takiemu poczuciu sprawiedliwości. A czy Państwo tutaj widzą jakieś niebezpieczeństwa w tym rozwiązaniu, że na przykład no może rzeczywiście ktoś użyć zbyt dużej siły wobec no, osoby, która się mogła nawet przypadkowo znaleźć na czyjejś posesji? Mi się zdaje, że to oczywiście jest to sprawa dyskusyjna, o tym sygnalizowane te problemy i nareszcie zostały rozwiązane w taki sposób, zgodnie z zasadą mój dom, moją twierdzą. Masz świadomość, musisz mieć świadomość, że jeżeli przekroczysz granicę mego domu, narażasz się. Akurat w systemie, jak pamiętamy, w Stanach Zjednoczonych jest to zasada, która funkcjonuje i która jakby utrwalona i nie budzi wątpliwości. U nas oczywiście zobaczymy, jak się sprawdzi, natomiast na pewno wywoła to u obywateli poczucie, że oto państwo znowu o nas pomyślało, znowu myśli o nas, a mniej myśli o osobie, która popełnia przestępstwo. Posłowie Platformy Obywatelskiej zarzucają tym przepisom między innymi to, że one właściwie tak nie chronią, o ile chronią obywatela w domu, to na przykład już na biwaku, w namiocie obywatela nie chronią. Ja bym powiedziała tak, posłowie Platformy Obywatelskiej, w zasadzie no, ich zarzuty i krytyka na pewno jest krytyką konstruktywną i oprócz zarzucania dla samego faktu, zarzucania merytorycznie nie wnoszą nic, więc być może no, czekamy na dobre, merytoryczne rozwiązania posłów Platformy Obywatelskiej, bo na razie ich nie widzimy. A ja chciałbym jeden przykład dać, że oto ta krytyka, jeszcze wracając do krytyki tej skargi nadzwyczajnej, oto front tak zwany tej krytyki pęka. Oto kierownictwo w osoby kierującej Naczelną Radą Adwokacką uznało, iż jest to jednak dostrzega pozytywy. A więc widzimy, że powoli zaczyna się przesuwać również opinia tych, którzy dotychczas znajdowali się po tej stronie krytyki wszystkiego totalnej, na rzecz racjonalnego podejścia do nowych instytucji, bo dalej krytykując to, stanął w konflikcie z
z większością społeczeństwa, która czeka na zmianę. I z logiką. No, miejmy nadzieję, że te zmiany, które proponuje prezydent, proponuje obecna ekipa rządząca, rzeczywiście spowodują, że obywatel, czyli każdy z nas, idąc do sądu, pójdzie po sprawiedliwość, a nie po wyrok, jak niektórzy mówią, i że w tym sądzie nie będzie traktowany jako ktoś, kto nie zasługuje na godne potraktowanie przez sędziego. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia byli pani mecenas Agnieszka Zdanowska. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. I pan mecenas Lech Obara. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro, 21:40, początek programu. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Dobranoc.